Cześć, wracając do Ciebie, witam bardzo serdecznie. Robiłem sobie drobne porządki, jeżeli chodzi o ten, o to, co jest w grafiku, w opisie pod streamem i tak patrzę na komendy do Mubota. Cześć, Patru. I takie, ojej, to kiedy ja ostatnio z Mubota korzystałem? Nie ma okazji, żeby korzystać z Mubota aż tak bardzo. Cześć, Samuraj, witam. Trzeba spiąć się dalej w internetowym rankingu. Mieliśmy udać się tam, gdzie jest łeb szkoły, a łeb szkoły, jak wszyscy wiemy, jest tylko jeden. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że taka może iść tak płynnie. Dla mnie to jest takie... Jestem za bardzo przyzwyczajony, że całe życie grałem mniejszej ilości klatek i teraz jest takie... tak się da? Jak tam mija wspaniała środa, środek tygodnia? Mam nadzieję, że całkiem dobrze. Ja się pocieszam tym, że jesteśmy już bliżej niż dalej weekendów. Jakoś mam wrażenie, że potrzebuję jakiegoś dłuższego odpoczynku, ale to najbliższe się szykuje na święta, więc... Chyba do tego czasu wyczekam. Numer 7. Prawdziwą siłą jest inteligencja. Jeżeli znajdziesz to, czego... o co cię proszę, to dostaniesz pomerangę. No dobra. Jeden z wielu ptaków. Więcej niż jeden ptak, to lama. Kojarzę, że ostatnio w Familiadzie chyba znowu padło to pytanie i nie wiem, czy lama nie było najwyżej punktowaną odpowiedzią. Na Head Blasting to taki o nie, najgorzej. Znam uczyć, że... A tak, tak, odpalę sobie na chwilę, czemu jeszcze jest tak późno? Wonder... Nie jest to zdecydowanie ten jeden z ptaków. Na sensie, czy w ogóle chodzi o coś, co... Pomyślałbym, że tak. Ale jednocześnie pytanie... O jakie ptaszydło może chodzić? Flamingi. Flamingi też nie. Tu są lwy, tu są pandy. 13,5 godziny in-game, 80% mapy. To całkiem sporo bym powiedział. Tutaj innych zwierząt nie ma. A biorąc pod uwagę, że miał być jeden z wielu, to nawet kondor nie pasuje. A gdzie coś jeszcze może być? Tak nie sporo statów jedzonka dają. Trochę zrobimy się głodny, o nie. Ja zawsze mam ze teamami, także zaczynam w takiej porze, kiedy normalnie jem kolację, więc nic nie mogłem kolacji po streamie. I czasami się łapię na tym, że jednak głód odrobinę potrafi dotwierać, zależnie od dnia. Zrobisz sobie apetyt na Sima. 100% potwierdzone info. Ludzie są głodni, oglądają tak Simo. I gdzieś... dzisiaj akurat nie jestem głodny. Gasnę V2. Czemu miałem V2? Nie jestem pewien. Innymi zwierzętami, które mogą być, są tak zwane zwierzęta. Czyli żurawie origami. One bardzo często się przejawiają w jakichś tam japońskich, czy to bajkach, czy to grach, czy czymkolwiek. Jako takie, że
zrób ileś tam origami żurawia i spełni się twoje życzenie. Tam 1000 bodaj? Chyba 1000. Więc to też była opcja, którą można było rozważyć. Aczkolwiek mam wrażenie, że dla kręgu zachodniego ta odpowiedź zdecydowanie nie jest oczywista. Ja sobie nie wyobrażam. Ciekawe, ile zajmuje ułożenie takiego odcięta. Chwila była scena z tym. To nie kojarzę, powiem szczerze. Tej kabanosy, a to smacznego. Brzmi całkiem przynie. Ja musiałem mieć 10 kartek. Znaczy, pomyślałbym, że zazwyczaj używa się jakichś mniejszych, po prostu na przykład, nie wiem, do ściętych kartek czy czegoś. Że jedna kartka wystarcza tam, nie wiem, na 2, na 4, na jeszcze mniej, zależnie od tego, jak kto sprawnie operuje. Ręce ma. Ja w sumie nie kojarzę, kiedyś jakoś bardzo się angażował w origami. Nie, gdzie tam? Jeden dzień to podejrzewam, że samemu byłoby bardzo ciężko. Więc spokojnie, aż tak źle to nie jest. Bardziej właśnie się zastanawiam po prostu, ile by zajęło zrobienie całego takiego odcięcia. O, czyżby? What's team style? Based? Czy w Battle Networku 3 dało się mieć 2 na raz? Ewidentnie chyba się nie dało. Tak. Miałem cichą nadzieję, że się da, jednak custom style jest mi bardziej potrzebny. Jak to nie pamiętasz te duchy? Konwenientnie dostajemy w maila, pewnie z jakąś wskazówką. Rankingowy nawigator zapostował na tablicy w ACDC. No dobra. Akurat jesteśmy w okolicy, to możemy zerknąć. Mężowie są bardzo chude i ledwo machają skrzydełkami. Czy latają? To najważniejsze. 16 godzin 40 minut, żeby zrobić 1000. Wait a minute. 1 na minutę, 60 na godzinę. No tak, 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 to by się zgadzało. Cześć, Karka, witam, witam. Widziałem, jak bym wychywali odoła, mi to nigdy nie wychodziło. Ja nie wydaje mi się, żebym miał z niej też na siebie kiedykolwiek w pewnym życiu. Tylko czekam już teraz. Wiecie, to było największym przykładem karmy, jaka istnieje? Gdybym teraz dostał Flashmana w drugiej strefie i zabił go w jedną turę, to byłaby 100% karma. Okej, tak to na pewno go nie zabije. Konie życzenia. Zawsze wejść, czego można życzyć w ozdobie dla najbliższych. To nigdy nie jest złym życzeniem. Okej, Flashmana nie będzie. Może to i lepiej. Zwłaszcza jak barier nie mam, to nie jestem przekonany, że będę radę. Zmieszczę się obok tobie. O nie, tylko nie rower na suficie, no. Not the rower na sufit. Od numeru 3. Jestem numerem 3, jeżeli... nie chcę.
też to jest na dole w Fantasy 4. To z pewnością nie bait. Dandana to 4. Wciąż najszybciej chyba w Tamako. Mała babcia, pamiętam, że swego czasu robiła takie pająki, tylko one bardziej ze słomek były robione. I też je wiesza pod sufitem. I one potrafiły być takie napady sporej wielkości. Właśnie większe od niej. Nie wiem, czy wciąż się tym zajmuję, ale bardzo ładnie to wyglądało. Ja mam TS-a w ogóle. Jak bardzo nie mam TS-a. No teraz się przekonamy, I guess. Okej, okay, boomer. Aby tak. Zaprosiłem o takie centymetrowe gwiazdki robić z papieru. Tam jak choinkę wieszaliśmy. Ej, to też fajne. Takie domowe roboty od dupki na choinkę. U nas nie wiem, na ile były rzeczywiście domowe roboty, ale mamy sporo jakichś właśnie takich starszych. O, dobrze widać, że pamiętają jeszcze czasy starsze niż ja, starsze niż moja siostra. I też fajnie. Fajnie to wygląda, tak nawet kontrastując z jakimiś takimi nowszymi rzeczami. Nigdy nie pamiętam. Tu się idzie... nie tędy. Oczywiście, że nie tędy. Mój pierwszy auto był dobry, więc stwierdziłem, że musi być zły. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Tak się zastanawiam, na ile jest duża szansa, że to rzeczywiście trójka chce nam dać swoją rangę i dlaczego nie? Tędy. Znowu chciałem zrobić to samo. Dobra, zajmę może tak dla bezpieczeństwa. Nie, zaczyna mi powoli wchodzić, więc to jest zawsze plus. Zwłaszcza, że podejrzewam, że przyda mi się dość mocno na różnych nawigatorów i nawigatorów. Dobra, żeby się nie zajebać. Miałem iść do czwórki i teraz muszę tutaj przynieść, kiedy się szło do czwórki właściwie. Czy do czwórki... powinien być tutaj stąd przyjść, jeżeli dobrze kojarzę. Tędy, teleportem. I tędy. Tak mi się wydaje przynajmniej. To ja czy dobrze przyszedłem? Okej, teraz już nie przepuści. To jest dobrze hodowań, no right. Znalazłeś, nie masz szczęście, twoja szansa, aby wydać mnie numer 3. Żeby wydać kogoś, kto jest numer 3, przepraszam, mea culpa. No dobra, potwierdzajmy w takim razie internet 4, tak, bo to jest czwórka. Musiałem się upamięć na pewno jest czwórka. Tornado, hej. No to nie jest złym chipem. O, da. Brushman. Yep, za dobrze wchodziły. A co się tu stało, to nie mam zielonego pojęcia.
Ty, czy mi jeszcze impot zapamiętało poprzedni, czy Kidiabę? Było to strasznie dziwne. Nie wiem, czy to było Saiki, jeszcze nie będzie w Polsce, więc wolę zapisać. Nie, nie to. Znaczy, ja nie wykluczam, że w czwórce jak tak generalnie jest jakiś boss, ale nie jestem pewien w tej chwili. O, szczur raz. Tutaj to nie szczur. Ops. Ta szczur raz, speed 2. Yep, tu jest boss. Jest to Platin Alpha. Oczywiście. Come on. Aqua Fire Elec. No dobra. Czy ja zdążę, czy ja nie zdążę, tak się zastanawiam. Łatwo. 10 sekund praktycznie. W BMD-ku mam speed plus 1. Akurat speed zazwyczaj jest z tego, kto mnie najmniej obchodzi, generalnie. Zmienokształtny energetyk piasków. Żeby nie było, wiem, że miał być w czwórce ten Kregosz Hammer, ale jak już jesteśmy, to co im do nim podwiedzać? Okej, okay, widzę, co im do nim podwiedzać. Mało. To level run. Oho, co tam ciekawego się dzieje? Opowiadaj. Bo aż sam jestem ciekawy trochę. No jest Rizwan, bo aż Force Napnery możesz zamontować Force Move na protagu? Aha. Tutaj żadna z tej dwójki nie jest odbiana. No tak, to kojarzę. I w dodatku, jeżeli dobrze pamiętam, to ten atak jakiegoś silnego debuffa nakładał. Jeżeli rzeczywiście wszedł. No, Sukunda to jest ten buff, o którym ja... Pamiętaj, tak, ja uważam, że Sukunda nie jest silnym buffem, ale jednocześnie w rękach przeciwników jest silnym debuffem. Polala. Polala. Za wolno. Myślałem, że do Gigantorki też wejdzie. Trzeba wierzyć w serce kart. No ja... Nawet jak próbuję wierzyć w serce kart, to coś nie wychodzi generalnie. Czy ja jestem w ogóle dobrej części Antenetu 4? Czy Antenet 4... O mój Boże, o mój Boże. A dlaczego ta gra taka jest? Znaczy nie, moje doświadczenia z Sukundą to takie, że nie wchodzi wtedy, kiedy jest mi potrzebna i wchodzi zawsze wtedy, kiedy przeciwnikowi by mogła pomóc. W sensie, że to nie trafienie czy trafienie z Sukundy. I dlatego jakoś zawsze jestem do niej dość negatywnie nastawiony. Jest to tutaj ręka. To wciąż jest kiepka ręka. Agility hack z Nowackim. No, powiem tak, nie wyobrażam sobie w tej chwili tej walki w inny sposób.
powiem szczerze. I nie jestem wielkim fanem tego typu walk. Jakoby 200, nice. Ale jednocześnie wyobrażam sobie, że gdyby ten boss miał z jakiegoś powodu dekundę, to bym nie zabił tej walki w żaden sensowny sposób. Fun fact, in before on ma dekundę, tylko jej nie używa. Ma dekundę. Zawsze szczęście. Wyjący dziki nawigator. Wait, what? Hold up. Jak się otwierało te kostki w takim razie? Ha? Wait a minute. Ja mógłbym myśleć, że te kostki otwierały się bijąc w V2 albo V2. Ha? Nie no, wyjący i dziki zdecydowanie bardziej pasuje do tego, do Beastmana. Hey, dude, look at my wealth. Dobra, kupię piątkę. I na razie resztę zaoszczędzę, bo nie wiem, czy nie trafię na coś ciekawszego. Tutaj zapiszę, bo chyba tutaj mieliśmy zejść, jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, Gloomer. Ja aż będę musiał sobie w wolnej chwili zerknąć na to, co jest wymagane. Cześć koledzy. Jesteśmy w lekko niefaltownym położeniu. O nie. Czy my gramy w Indiana Jonesa? To Ghastman. Dun dun. Dex, czemu wróciłeś do nas? Dex, od kiedy twój Gaston ma takie silne ataki? Goldberg dzieje biblioteki na streamie. Ja bym polecał SNT5 tak czek. Ojej, to bardzo miłe, że ten Dexa specjalnie przejechał dla nas, bo byli się smutni. Cześć Gaston, witam z powrotem. Żartowałem. To nawigator w rankingu numer 3. Opiman. Chłop, co jest tak naprawdę Megamanem. To prawie jak ten kamyk wczoraj u Sevika. Być może? O nie. Ej, słuchajcie. Muszę przetrwać potęgę Gaffmana. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Guys, ja nie wiem. Ja dosłownie nie wiem. Za szybko użyłem tego Gaffmana, wiem. Ups. Fajnie, więc. To nie może być tak głupie. POTĘŻNY GATSMAN!
S jest numer uno. Dlatego przecież mówię do niego S. Nawigator z numerem 2 powinien wiedzieć. Numer 2 będzie tam, gdzie była walka. Daję jeszcze rangę, dziękuję. Chcę jeszcze zerknąć jedną rzecz, co nas gdzieś zaprowadzi. Fine! Gdzie jest? Jak ten program się nazywał? Jak on się nazywa, Jezu? Czy on jest po tych wszystkich? Tak, to jest. Blackmind. Skoro muszę być zły, to będę zły. A, czyli ona po prostu ten podaje kod do naprawy jednego z błędów. Było warto? A to kurwa lutnie nie było. To jest ta... W Węgrzech jest bardzo dużo tego typu rzeczy. Tak samo nie jestem aż takim wielkim fanem Time Trial, które są. Jakby znaczna część Batman Forków dla mnie zawsze opierała się na tym, że robimy swój własny folder i nim działamy, więc kiedy gra stwierdza, że dobra, teraz weź pokonaj aż tego jebanego bossa w tej grze jakimś tam folderem, który jest chujowy. Znaczy folderem po Snake'i konkretnie, bo żaden inny nie jest grywalny. Wiele. To czy to? Nie, no co ja robię? Nie, dobrze. Tutaj, ale nie tutaj. Paulo Coelho, wiem. Też się mną nie przejmować. Aż tak z ciekawości. O cholera. Nie myślałem, że będziecie no walczyć. Tak, dlatego poszedłem z nim walczyć, nie pytajcie. Ale jak bym wiele nie do tutaj, mogę zachować na razie. Bąk, bąk, zaczekaj, aż on się ruszy. Będzie zdążę, zdążę. Plan B. Czekaj, jestem w locie. Prawie. To powinno się udać chyba. Tylko zaczekam aż ten, aż on się przeniesie te dwa razy. I teraz byle nie tu. No, rusz się. Rusz się. Nie ruszysz się? A chleba, on się ruszyć nie chce. Dobra. Byłem trochę optymistyczny, ale koniec końców zadziałało. Działa, działa. Nawet nie blisko. To be fair. To była w dużej mierze moja wina. Nie to. Na dole powinien być. Bo wydaje mi się, że jako miejsce walki chodzi o to studio, w którym się biliśmy. Dobrze kojarzę? Yep. Jest i człowiek zadymiasz. Szkoda nawigatora imieniem S. A jeżeli go pokona, to powie na moecie, a jeżeli nie, to po prostu nas skasuje. Człowiek mgiełka. Come on.
Wild Rikers. Jeżeli dobrze pamiętam, to tylko ten. Tylko jego lampa jest podatna na ataki. Ulala. Więc jeżeli wychodzi z lampy, to nie możemy mu nic zabić. I dlatego nasz baset też będzie tutaj trochę taki sobie. A propos. Nie mam pełnego jeszcze programu dansa. I trafić z Teprosem podejrzewam, że będzie odrobinę ciężko. Yep. Tak. Wezmę sobie oba stepy. Au. Unlucky DEE. Cześć, no Hippo, witam. Powiem mi tu detalnie z jakiegoś konkursu. Oba dizajny są całkiem spoko, moim zdaniem. Nic ta! Ostatni raz, kiedy przegrałem, bo się startam przeciwko Serenade'owi. Tak, Serenade to jest SK. Jest w Undersquare, w miejscu, do którego nie mają wstępu normalni navigatorzy. Pokój serwera Adernetu jest tutaj gdzieś w prawdziwym świecie. Jest ukryty za skałą. Na szczęście znamy jedno takie miejsce. Ale nam pocieszenie, to chyba oznacza, że powoli, podkreślam, powoli możemy zbliżać się do końca. Czemu to dostają ludzie, czy to może kukły? A może akurat program jakiś jest nagrywany w studiu. Tylko niekoniecznie na tej arenie. Dobra, trzeba jechać do Joki, im się wbijeś w kadr. No, happens no. Powinni wiedzieć, że są w grze RPG-owej, gdzie protagonista może sobie losowo wejść w każde miejsce. Powinni się domyśleć i nigdy więcej niczego nie nagrywać, da? To jest jedna z tych rzeczy, które zawsze mnie odrobinę bawią w JRPG-ach. Zresztą nie tylko w JRPG-ach. Winda. A za windą serwerownia internetu. A co gdyby tak odłączyć internet od sieci? O nie, jesteśmy widziani. Najgorzej. No to skakujemy. No właśnie ceny, rządzę rankingowymi nawigatorami. Przybyłem po zakazanym program. Ale tylko wybraniec może go dzierżyć. Czy chcemy sprawdzić, czy jesteśmy wybrańcem? Okej. Okay. Ej, dostajemy zakazany program. Jeżeli zajpali się niebieskim, powiem, jesteśmy wybrańcem i możemy go dzierżyć. Jeżeli nie, to natychmiast sami podniemy jego ofiarą i zostajemy zamarznięci na całą wieczność. Na szczęście jesteśmy wybrańcami. Just kidding. Albo i nie. Mega menie, czemu nas baitujesz? Dostaliśmy gig freeze. Zastanawiam się, czy w japońskim to, takie rzeczy są pełno na to przedstawione.
Kolejny nawigator, który może dzierżyć program doktora Hikariego. HMMMMM. Hej, spójrzcie, to administrator Andernetu. 10-latek? Ja już nawet nie będę. Andenę stworzył ojciec Mamoru. Andenę to broń mająca stanowić kontent do Alfy. Stworzono go, aby zrobić i przechowywać zakazany program. Zakazany program był zbyt niebezpieczny. Może zamrozić Alfa, może też zamrozić całą sieć. Lepsze to niż żeby miała być zawirusowana, prawda? Prawda? Alfa to ostateczna bestia, oczywiście też stworzona przez Psylab. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. A propos. Te wrota zostały zniszczone. O nie, ktoś kradnie Alfę, nigdy wcześniej. Ach, kochani bracia pierdolet. Alfa ukradzione. Obser po prostu wywierca drogę. Trochę jak w Dragon Ballu Z w Busa D, gdzie Buu darcie miapy otworzył sobie wrota do innego wymiaru. Pomocy, ja chcę jak najszybciej do internetu. Ja chcę jak najszybciej do internetu. Ja nie chcę. Ja nie chcę tej muzyki. Czy od Tamako będzie najszybciej? Chyba nie, to jest najgorsze. Ale w sumie, czy Tamako nie miała... A, dobra, chrek. 10-sekundowy loop. To i tak dłuższe niż w Mega Manie 4, który miał jakiś... 4-sekundowy loop? Wiem, że był bardzo krótki, to na pewno. Dobra, przynajmniej w sieci nie ma tej pętli. To jest duże pocieszenie. To mnie za to nie pociesza. To fakt, że przyjdzie nam zaraz walczyć z jeden z większych skurwieli w tej grze. Nieironicznie nie wiem, czy jest nawigator, którego nienawidzę bardziej do walczenia niż ten Zilman. Przez to, jak wygląda ta walka. Nie Virgo nienawidził. To be fair. Tak się nie dziwię, bo takie krótkie pętle potrafią być strasznie frustrujące. Zwłaszcza jeżeli na przykład dostawi się to, żeby leciało tak zapęczone w tle i się o tym zapomni na chwilę. I w pewnym momencie jest takie, Jezu, zabierzcie to! Ale to zostawiłeś. Masz rację, ale zabierzcie to! Ale już się przygotowuję do tego, do Dillmana, I guess. Bo niestety na Dillmana warsztaty kompletnie nie działają. Znaczy, te fale warsztatowe. Znaczy, jest jeden atak, kiedy można ich użyć, ale no właśnie, jeden atak. Dobra, teraz szło się górą chyba. Right? Nie dołem.
wiecyńskie. Te fale to wchodzą, ale nie wchodzą, ale czasem wchodzą. Wchodzą jakby chciały, a nie mogły. Mogę powiedzieć, że dobrze poszedłem. W sumie czy to oznacza, że w tej grze Wily zamiast uciec w Gammo, to uciekł z Alfą? Wily one run off with Alpha? O jedno. Zapomniałem, że on jest tak wolny. A kiedy Wily ucieknie z Betą? Dobra, tutaj to było. O lala. Kompletnie mi się palce poplątały. Gamma, 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 figma. Skibidi. Nawet ja mam pewne granice. Tam jest na dnie piąta. Czy jak tutaj się da zaskiedzać, jak już tu jestem? Bo teoretycznie mogę chyba teraz przejść do tego. Do szóstki. Najwyżej tutaj się odrobinę pokręcimy i poplątamy. Tylko no właśnie, czy tu jest cokolwiek godnego uwagi? Przejście do Andenetu 7? A w Andenecie 7 mam wrażenie, że nie ma aż tak dużo rzeczy, które mnie teraz interesowały. Więc chyba po prostu na razie pójdę ten. I tak będziemy tu jeszcze wracać, więc na razie po prostu pójdę tam, gdzie trzeba. Ja tam wszedłem. I teraz muszę wykombinować, jak dojść tam, gdzie chcę dojść. Wiedziałem, że tak to się kończy. Ulala. Ulala. Nie przyznaliście tego? Już przestałeś się bojać? Dziękuję. Szejki, szejki. Nieprawda, najlepsi widzowie są tutaj na streamie bez żadnego kupowania. Proszę nie mówić takich brzydkich rzeczy. I to jeszcze własnoręcznie muszę banować? Czemu tylko na 600 sekund? Nie mam zielonego pojęcia. Śmiałbym się, by się okazało, że za te 10 minut wróci i znowu napisze wiadomość. Tu nic nie ma. Dużo szajkich. No ja dobra, zrobię to bezpieczniej. Znowu zostałem postrzelony. Młody, banuj! Okej, chcesz bana, to proszę bardzo. Ale nie mnie! Za późno.
Co ty na żartach się nie znasz? Nie. Brushman i Goober. Nie patrzę, bo nie jesteś pingowy, jeszcze coś tam nie dodaje wchodzą. I know right. I to jeszcze na to jedną chwilę, kiedy akurat... Oh. Oh. Stoję w bardzo niefortunnym położeniu, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Come on. Teoretycznie mogę to tak zrobić, ale nie jestem pewien, czy wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, nieważne. Zastanawiam się, czy świeczka akurat się nie zapali. Flammen. Ja chyba tędy miałem iść, right? Wydaje mi się, że tędy miałem iść. Tędy i tędy. I to już mogę chcieć zapisać. Zastanawiam się, czy nie chcę zrobić jakichś przebudowy folderu na tego. Na Dillmana, ale na razie spróbuję bez tego. Hello, oddawaj alfę. O nie! Mój biedny kuzyn, no! 600 HP, by the way. Ja zdążę. Pewnie nie. Nie, bo już jestem. Aha. Ta, to jest. God damn it. Chodź. Ja bym i taki nawi powiedział, że Bobby był jego kuzynem, to bym zabił. Oj, tak, tak. Nie, to było pytanie, a ciebie to kto stworzył? Tak tylko pytam, na wszelki wypadek. Dobra, zaczekam aż on wyjdzie w jakieś miejsce, czego będę mógł atakować. Musi w końcu zejść na atak, to przed chwilą, prawda? A, już zrobił. Nie wiem, wspominałem, ale bardzo uwielbiam tego. Dillmana. Mój ulubiony boss tejże. Ja nie ścisnę tego. Nie, co się dzieje? Nie podoba mi się to. To na pewno zadziała. Jeżeli akurat go złapię na moim tym. Chyba to jest. Au. On mnie zabija w takim tempie. Ops. To mało. O, skończyły mi się chipy. Nice. Ok.
Błagam, niech on nie wychodzi na środkowy panel. Okej. What? Trzeba tego? Czuję się oszkany. Tak, ode myślałem, że mieszczę. Więcej posiedzimy. Albo i nie. Gdzie jest to jest najgorsze? Człowiek na to spojrzy, na zasadzie on ma tylko 600 HP. Zastanawiam się, co będzie dobrymi chipami na niego. A, panika. Trochę to ani ironicznie. Nie wiem, czy Lysol tutaj by mi się bardziej nie przydał. Powiem szczerze. Te wszystkie hitsoty, side i tak dalej byłyby dobre całkiem. Geton, Flashman, Fire, Dino Wave, Dash Ataki. Nie wiem, na razie spróbuję tak jeszcze raz po prostu zobaczyć. Myślałem, że się wyrobię. Ops. Run. Yep. Ewa, chodź tu. Nienawidzę swojego życia. Jak tylko odrobinkę, ale nienawidzę swojego życia. A jak chcecie pośmiać, to patrzcie na potężne Zeta Jojo. Ej, to działało. To zadziałało dużo lepiej niż myślałem, że zadziała, szczerze mówiąc. Sla... Ha! To chyba pierwszy raz, kiedy slasher mi na niego nie zadziałał. Bubblemanie, wracam do ciebie i całe kurwa szczęście, spierdalaj stąd. I to w te pędy. O, wyobraźcie sobie, co było, gdyby Wiley dostał alfę. O, byłoby najgorzej. Czy możemy po prostu wziąć alfę i się tam wynosić? Nie? Okej. Okay. On powiedział kurden. Z tego co pamiętam, japońskie wersji to jest bad, ale... Giga Freak! Excuse me? Nie, Bas po prostu może wpierdalać rzeczy. Nie przejmuj się tym.
Innej słowy. Jesteśmy w dupie. To są pojedynka, bo jest cool i edgy. Czemu obudziliśmy się w losowym fragmencie sieci? Mega Manie, czemu chcesz się ze mną żegnać? Nie mów takich brzydkich rzeczy. Mega Manie, nie odchodź, nie, nie, to tylko koczmy spokojnie. Bas Higgins i wypierdala na śniadanie. Bas się absolutnie niczym nie przejmuje. Nie wiem. Ktoś to zamarza cały internet? Om nom 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 nom. Na pewno wszystko ok? Nie, nie, wszystko nie jest ok. Padł stan wojenny. Ha! Ha! To wszystko moja wina, bo nie wziąłem alfy. Nie mów tak. Kiedy są możemy zajść do szkoły? Kiedy on poszedł do Wyrka? No, nie musieliśmy my iść. Hej, Dex. Szkoła jest zamknięta, są czołgi. Co do tego bardzo śmieszny design tych czołgów, bym powiedział. Gdzie one były? Tak, mail. Kazano mi zostać w domu. Nie podoba mi się. O, dzięki za to. Wiecie, gdzie był ten czołg głupi? Bo jeden przynajmniej widziałem. O, tutaj. Kaczka. Kwaj! Kwaj! Mamy zostać w domu. Ja czy daję wszystko w porządku? Weź się podepnij. Chyba się nie da. Ja jej nie mam w domu. Rozumiem. O, wszyscy musicie zostać w domu, dosłownie. Wszyscy nasi znajomi nie są w domu. Dzisiaj jest środa. Weź, łapałem się na tym, że dzisiaj myślałem, że jest wtorek. Spotkanie dotyczące WoW w Skylabie. Proszę, bym wszystkich ustanowionych nawigatorów. Spotkaj się z Patumanem w Skylab Square i otrzymaj oficjalną przepustkę. Nie mogli nam po prostu wysłać tej przepustki mailem, prawda? To musimy iść po nią do Skylabu, prawda? Ah, hell! Wtedy ma się tylko dwa pogadanie. Tak, dokładnie tak, jak mówisz. Mają świetne wyczucie czasu i wcale nas nie obserwują. Wydaje się, że zawsze poza BN4 z niewyjaśnionych przyczyn chipy roll są fabularne. W sensie, że nawet nie da się ich jakoś specjalnie ominąć. Po cichu liczę na to, że tak nie nakaż mena. Polala. Zastanawiam się, czy moja obecna ilość backtagów jest wystarczająca. 250 na pewno nie jest. Miał być Syrup Square. Jak sobie w skórę, to musimy jechać kolejką. Triple kill. Nie wiem czemu, ale zawsze jak dostaję kasę za S-ranka, to coś we mnie w siodeczku umiera.
się kolekta dało zgarnąć, tak się zastanawiam. Będę musiał to też zerknąć. Mam dwie rzeczy, które muszę sprawdzić w tej chwili. Jest kolekt i nawigatorskie kostki. Trzeba pokonać wersję beta nawigatora, podobno. To czemu mi... Chyba, że to naprawdę... Była kostka Flamemana? Nie da, wątpię. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że tak nie jest, ale jednocześnie nie jestem w stanie uwierzyć absolutnie, że... to jest kostka Flamemana. Wciąż byłoby to dziwne. Chwila, bo to... Ona momenta. To jest Flamemman? Ha. To co najmniej dziwne. Ale nie będę się kłócił. Jakby nie, z opisu moim zdaniem dużo bardziej pasuje Beastman. I stąd moje główne zdziwienie. Gdzie jest Protoman? Protoman przyjacielu najdroższy. Cześć Protoman. Przepuska Oxfiela. Wciąż nie rozumiem, dlaczego nie mogli mi po prostu dać, komuś tutaj pytanie zasuwać. Ale kim ja jestem, żeby się kłócić? Oh my. Cześć, nie przejmujcie się mną. Nie, nie jestem Oxfielem, ale daję im przepustkę, więc takie bym był. Fajla. Głupie pytanie, za 100 punktów. Ale to najpierw ogarniemy ten scenariusz tutaj. Okej, to mieliśmy iść. Właśnie nie byłem pewien, czy to tutaj, czy na górze. Cześć, Rod. Jakie mamy plany? Cała nasza piątka dzielnych nawigatorów, czyli cała siła armii całego kraju. Alfa był stworzony jako sekretny projekt, podstawa sieci, pierwotny internet. Jednej sobie będziemy walczyć z Bogiem w postaci internetu, prawdziwy JPEG. Pewnego dnia wszystkie urządzenia podłączone do Alfa zwariowały. Autonawigator miał zostać usunięty. Wszystkie urządzenia podłączone do Alfy zostały zniszczone. Okazało się, że to nie była kwestia autonawigatora, tylko samego Alfy. Który był przepełniony bugami. Alfa osiągnął inteligencję ameby? To brzmi jak standard. Dobra, nie do końca może myśleć dla własnego bezpieczeństwa. Nie mogę uwierzyć, że internet stał się samoświadomy. Samoświadomy wilk. Prawdziwy.
Alfa wpadł do wszystkich urządzeń podłączonych, pożerał wszystko. Jak prawdziwa ogromna mowa pożerania cyberprzestrzeń. Przez 6 miesięcy nikt nie miał dostępu do internetu, wyobraźcie to sobie w prawdziwym życiu. Tak zwany bunt Alfy. Wtedy tylko parę urządzeń było podłączone do internetu, ale teraz byłaby absolutna tragedia. A propos. Czy moglibyście nie podłączać czołgu do internetu? Ze wszystkich rzeczy. Ze wszystkich jebanych rzeczy, że akurat czołgi są do internetu podłączone? Ja dla swojego własnego dobra nie będę tego komentował. O tak, podejdę na wprost czołgu, który ma karabin. Musimy stanąć naprzeciwko czołgu, żeby cokolwiek nim zabić. Czy czołgi są aż tak okropne, że nie są w stanie trafić chłopaka, który przestawia nogę na nogę? Boję się o stan armii tego kraju. Zawieszenie niewiary jest w stanie obowiązywać tylko w jakimś tam stopniu. I tutaj obawiam się, że przekracza to nie są moje możliwości pod tym względem. A przynajmniej mamy kanon damby trójeczki. I mamy też flashera, który jest mi kompletnie niepotrzebny. Fajny szczegół w sumie, że ten, że panele w progu są żelazne. Czy tam metalowe, jak zwał, tak zwał. Elegant dwójeczka. I... wirus. Spójrzcie, jakie urocze wiruski. Czy one nie są słodkie? Przy okazji fakt, że się to na pewno nie... O, nie pomaga. Tak właśnie coś czułem, że mogę nie zdążyć. O, well. Działa, działa. To najważniejsze. Był bardzo potężny. Próbował mnie zaabsorbować. Czy to jakaś sugestia, że może być powiązana z czymś, o czym dopiero co nam mówiono? Na pewno nie. Czołg we mnie tak potrzeba, ale wszystko jest okej. To nie był wirus, to był... Alfa błąd. Jeden z błędów Alfy przeniknął do systemów armii. To znaczy, że Alfa skądś uciekł. Co tam? Alfa błędy wkazuje się do systemów armii wszędzie jak leci, doskonale. A, będziemy zabijać jeden po jednym wirusy. A one będą się tylko namnażać. Swoją drogą, pomyślałbym, że można by po prostu, nie wiem, odłączyć to B9.
Tata zniknął ze szpitala, doskonale. Idealny moment sobie wybrał. Tato, czemu uciekać ze szpitala? Proszę nie uciekać ze szpitala. To właśnie, on jeszcze jest w okolicach szpitala, czy on pojechał do Sejla, bo to jest pytanie. Jak już to jestem. Dostałem tyrowkę. Tata nie jest tutaj. Czy tata jest tutaj? Weź mamo, gdzie jest tata? Tata bała przeciwbólowe codziennie, a bez nie jest w stanie wstać z łóżka. Może coś znajdziemy. Dostaliśmy też aspirynę. Nie jestem pewien, czy aspirynę działa konkretnie. Czy aspirynę działa konkretnie przeciwbólowo? No tata i karta. Muszę szukać Alfy, przepraszam, że was martwiłem. Oh no. Dostaliśmy też kartę, która prawdopodobnie pasuje do jakiejś windy czy czegoś. Więc pierwszą logiczną myślą było pójść do Sejlabu chyba. Weź sobie zapas leków, żebyś nie tych po godzinie. Mówiłem tu o świecie, w którym dzieci ratują świat. Takie rzeczy jak leki, od których nie umierasz, daj spokój. Nie gadaj głupot. I specjalnie wstają przed lufoczok. Cześć tato, przyniosę ci aspirynę. Próbuję namierzyć się skąd atakuje Alfa Bugi. O, muszę usunąć Alfę własnymi ręcyma, bo... Pewien szaleniec przybył do Sejlabu. Stworzył postawę sieci, czyli Alfę. Był to człowiek, którego bardzo szanowałem. I nazywał się on Tadashi Hikari i był moim ojcem. No i wtedy, kiedy staniemy przed Alfą, będziemy mieli takie I am your grandfather. Masakra. Więc to wszystko wina naszego dziadka? Elmera Fada? Dziadek zainstalował strażnika, że ten Alfy. Dopóki się go nie usunie, to Alfa nie może w pełni się odnowić. Gdyby tylko mieli kogoś, kto jest w stanie absorbować jakieś programy, co nie? Ajajaj. Tato, czy możesz chcieć wziąć aspirynę zamiast tak tutaj stać? Nie, to zbyt niebezpieczne. Robiłeś to już dwa razy. Nie możesz zrobić tego trzeci, czwarty, piąty i dziesiąty raz. Demoniczne wody. Nie da się tam w żaden sensowny sposób dostać. Gdyby tylko dało się tam podlecieć. Okej, robiłoby to samolot. Czyli ewidentnie trzeba łódką. Potrzebujemy łodzi, która ma silny, potężny silnik. Moja walka. Nie, to wasza walka, Mega Manie i Len. No dobra, teraz skąd wytrzaskniemy siłkę? Siłkę? Czemu siłkę, Shindy? Skąd wytrzaskniemy silnik tak potężny? Podaj już sam zatrzymałeś swojego i przyszedł panowanie, kiedy to mnie zakrzywiał. Zacznij, nie dasz się biorąc go sporo po lodzie, ale nie, dasz radę. To wciąż ojciec, który martwi się o swojego wczesno nastoletniego syna.
Ten silnik raczej nie pozwoli dopłynąć. To właśnie pytanie, kto nam może pomóc z tym? Z silnikiem? Zakrzywiało. Zabrakło słowa, znam uczucie. Ktoś mnie komedy zakrzywiał przestrzeń? Ej, ja słyszałem, że jesteś bogata i stać ci na silnik za 50 milionów polskich złociszy. Prawda to? Nie pomogę ci, jeżeli nie powiesz po to. Gdzieś. O, bo jak wam powiem, to wy pójdziecie ze mną, a to zbyt niebezpieczne, a ja mogę iść na niebezpieczne rzeczy. Dzięki, ej. Pytanie, czy ja teraz chcę robić te questy, czy ja chcę robić później te questy? Próbuję teraz porobić sobie. Wiem, że punkt bez odwrotu jest później dopiero, ale tam mogę mnie dobrze teraz porobić. Parza. Side questing. Ja i sama powiedziała, że jutro będzie zamontowane, więc... Okej, nieważne, nie możemy. Przypominam, że questy wzięliśmy jest na Hadesie. Fajn! Po prostu... Pójdę spać, I guess. A potęgą przyjaźni anime uratujemy cały świat. Moje ulubione. Dobra, skoro jutro będzie działać, to idę dzisiaj spać. O nie, oni nie zostali skazani na śmierć przez swoje niepowodzenia? W sumie... niepowodzenia zrobili to, co do nich należało. Teraz tak myślę. Podył mi, skasowałeś go. Jak można skasować ludzi, Jerel? Okej, nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie. I teraz ta czwórka będzie miała chronić Alfę przed naiwnymi oficjalami, którzy przyjdą pozbyć się Alfy. No tak, w sumie zastanawiałem się, czy któregoś z operatorów mi nie brakuje. Ale ten, ale... dwóch było niezależnych i jednego nie ma, więc zgadza się. Zwyczajnie szukałem ósmego, trochę. O, nie chcę, żeby inni też byli zagrożeni. O, God fucking damn it. Mogę pozwolić to, znaleźć miejsce, które Alfa kryje się w cyberprzestrzeni. Dostaliśmy program Alfa. Czyli możemy stać się teraz Alfą, doskonale. Cześć, mamy. Mama może wiedzieć, cała reszta nie. Cała reszta o niczym nie usłyszy. Płyniemy sami. Weźcie, wiesz, jeszcze moim przyjacielom coś się stanie i to teraz. Alfa i mego, a czy możemy być z Kibidi Sigmą? Ja nigdzie nie płynę, ja wsiadam sobie na łódeczkę popatrzeć na morze, spokojnie. O, zawsze próbujesz robić niebezpieczne rzeczy tam, bo jak wy pójdziecie, to będziecie bezużyteczni. Zwłaszcza ty, Chod. O tak, Glide tyle razy się wykazywał jako potężny nawigator, że na pewno jaj będzie bardzo przydatna.
Patrząc na te najbliższe RPG-y wymagane, dziwne, że jeszcze Command Mission nie było. A mi to jest coś, co mogę odważyć kiedyś? Nie mówię, że nie. To jest po prostu... Command Mission to jest gra, o której notorycznie zapominam, że istnieje, poza... jednym utworem, który tam leci. Cześć Tora, jedziesz z nami? A hej, Tora też z nami jedzie. Doskonale. Nasza czwórka kontra ich czwórka. Ależ to dobrze się składa. Nie, to wiecie co, najpierw ten, najpierw przerobię portretu Wowiego, a dopiero potem ten. Dopiero jak będziemy w punkcie bez odwrotu, to porobię sobie questa. W sumie jakbym się uparł, to mógłby się chyba nawet skończyć tą właściwą fabułę. Dobrze mi się wydaje. Może kupić najlepszy battle chip, tylko wciąż trzeba umieć ich używać. A nie wiadomo, czy Glide to potrafi. A, bo w sumie jakby się na tym zastanowić, to jeżeli chodzi o takie puche, czyste, jak dobry jesteś bez chipów, to Mega Man jest absolutnie paskudny. Teraz jak o tym myślę. Okropne z mojej strony akurat, przyznaję się bez bicia. Dawna pobratka powinien wytaczać. Dobrze. Właśnie po głowie mi chodziło, kiedy ja dostanę kolekta. Gigani pod tamanem czy coś? I guess. I mean, jest kinda piątka? Teraz jak o tym myślę. Potrzebuję kodu. B, dół, prawo, R, prawo, prawo. B, dół, prawo. B, dół, prawo, R, prawo, prawo. O. Chyba. Subchipy. Lock enemy, unlock. Czyli właśnie wszystkie te najważniejsze on tutaj przydaje, co jest akurat... To jest akurat fajne, że można mieć takie jedno miejsce, w którym jest wszystko. Collect na pewno nam się przyda, jak będziemy bibliotekę wypełniać. I co nie... Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy go po prostu już teraz nie wrzucić. To musiałbym się zastanowić, jak to uporządkować. Bo kolek jest różowy. Więc wrzucenie go może być lekko problematyczne. Mogę jeszcze chyba customa jedynkę wrzucić. O, w ten sposób. Na kasie mi aż tak nie zależy, bo wiem, że jeden side questu, który... czekajcie. Jeszcze nie będę wychodził. Powinien być... A nie dorzucić do... Ja nie będę w stanie wrzucić dużego charge'a więcej tutaj. Właśnie będę w stanie wrzucić do... Nie, nie będę w stanie. Andersze, teraz... Ja już się chciałem biegać bez Andersze, w sumie. Teraz jak to myślę. Zastanawiam się, czy da się to jakoś ładniej uporządkować, żeby tego... Żeby więcej charge'ów wrzucić.
No bo różowego już dosłownie nie mam gdzie w tej chwili dorzucić. Bez bugowania sobie. Więc chyba nie. Czym jest to urządzenie? I wonder. Boskie ciało, winda. Czy można pojechać windą? Nie ma gdzieś podłączyć. Czy to dlatego, że Wily absolutnie hejci sieć, więc nie da się u niego dosłownie nigdzie podłączać? Miałoby to sens. Jest to system transmisji pulsowej. A to jest kolega, który dostał się tutaj kompletnie nie wiadomo jak. Tak, kiedyś mi pomógł. Nazywam się Kozak. Nigdy wcześniej doktora Kozaka nie widzieliśmy. Bo on odpowiedzialny za projekt niezależnego nawigatora. Ciekawe, jaki to niezależny nawigator może być. To urządzenie pozwala ludziom wchodzić bezpośrednio do sobie sieci. Aby raczej wysyła ich fale mózgowe. A zmysły wtedy działają w takim pewnym świecie. O mój Boże, czy możemy zrobić tutaj SAO? Jeżeli będziesz tam ranny, to te dane dociera do twojego mózgu, więc twoje ciało też będzie ranne. SAO. Dosłownie SAO. Okej, okay, Kozak nam otworzy windę. Ja bym kiedyś już to widział. To czesny Len, nie wiem o czym mówisz. Oby ta druga część nie jest pełniła. Mega Man był SAO przed SAO. Impipon Mega Man był inspiracją dla SAO. Nie no, nie oszukujmy się, były już wcześniej tytuły przed Platinum, które miały podobny setting. Dothaki chociażby. Tego dnia, kiedy nawigatorzy mnie zaatakowali. I patrz na tą okropną bliznę, którą tu mam. Dzięki umiejętności pozyskiwania programów udało mi się przetrwać. Czy to właśnie w ten sposób pozyskał GigaFleet? Na. No i to jest ciekawe, że on teoretycznie ma getability i mówi, że żywił się umiejętnościami wirusa, ale nie używa praktycznie żadnych. Jedyna umiejętność, którą rzeczywiście używa, taka typowa wirusowa. W jakichkolwiek grach tak naprawdę. To... Aura. Kozak, czy możesz się im poświęcać? No... Doktorze, proszę nie! Dobra, Dex się zajmie Kozakiem, który na szczęście nie umarł, pomimo tego, co było namówione. Nie wiem, czy tak gdzieś jeszcze do któregoś się nie dało podłączyć. Pamiętacie, jak były takie ładne czołgi? Teraz będziemy mieli Wily maszyny. Witamy z powrotem Flashmana. Okej, okay, to weźmie na siebie jego uwagę, my się podłączymy od tyłu.
Nie powiem, a możliwość atakowania w jedną stronę zawsze jest bardzo dużą słabością. Banger! Wzięli nas od tyłu. Oh boy. Moja ulubiona mechanika! Chcę tam przejść po BMDK. Ej, Miller'ka, przyda się. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę. Jeżeli da mi się złapać ten sofa na początek sekcji, że tak to mówimy. Obrotnie. Muszę wywalić flashera chyba. Ola. To mi nie pykło. Czy jestem w stanie? Chyba nie. Albo jestem w stanie, ważne. Dzięki temu, że mam kolektę, zawsze będziemy chipy dostawać, co nam pozwoli dość sensownie uzupełnić bibliotekę. Po kodzie proszę. Bodaj XDDDDDD. Czy ja mam coś dać kamerę? Lokal, dash attack. Meta, że snake. Niekoniecznie. Dalej. W FC. Above side, hit B. Fire, sword, cut, punch, burner. Vasili. W N? Dynamic może być ok. To sobie zastąpię z slasherka. Co jeszcze to miałem? N, O, P. P może? Pamplantmana. Pamplantman zawsze jest w porządku opcją. Podbędę się... czekaj, się podbędę w takim razie. Jak ja mega cheaper teraz. Dwa razy Flashman, Desertman, Full Custom, a Hero Set jest ten. Dość Desertmanem podbędę, bo i tak w sumie rzadko z niego korzystam, mam wrażenie. I na razie na tym poprzestanę. Right. Zapomniałem o tym. Jak duży jest Ogan Alpha? Jeżeli jest za duży, to będę na mapkach polegał. Alfa. O, no. Mogę... Popatrzcie mi, jeżeli się mylę. Czy to nie jest tak, że... wszystkie te upgrade'y są opcjonalne? Do customizera? Bo z tego, co widziałem, ten program jest wysoki na 5 katek. I dlatego mam teraz potężną rozkminę. Trochę dziwne było, żeby taka mechanika była blokowana za opcjonalnymi rzeczami mimo wszystko. Ale kim ja jestem, żeby się kłócić, I guess. A wejdźmy tu, zaczekajmy aż przeleci. Dobra. Czyli tak, idziemy tędy. Jeszcze dostaję przez jedną tatę. A, okej. Okay. Właśnie mój, nie byłem pewien, dlatego zapytałem też. Zapting tujeczka. O, tutaj biegłem. ID data, a tutaj nie mamy. Bnuj. To prawie jak gnuj. Dobra, jestem tu. Tutaj będziemy musieli trochę rytmicznie iść. Albo po prostu nie przejdziemy. To się zapca. Zrobię do bezpieczeństwa, tak? Trochę mi się zupka zaczyna robić w folderze, mam wrażenie. Ulala.
Może tak powiedzieć, że nie mam 10 chipów, ale trochę mnie to aż zabolało. Tak, dawalny byłem. Czy ja dobrze idę? Czy ja się zacząłem cofać? Ja się zacząłem cofać. Nie, dobrze idę. Po prostu to mnie cofnęło dalej niż myślałem, że mnie cofnie. O, Jesus. Czy ja zdążę w ogóle? Zdążę. Tylko muszę uważać, jak daleko pójdę. Fishing. Da, i teraz zaczekać, aż one przelecą. To obejść po BMDK-a. Nie jestem pewien, 150 już miałem, jeżeli nie miałem, to już mam. No i dobra. Teraz nie wiem, czy nie bardziej mi się opłaca dać się złapać, niż się cofać ręcznie. A może po coś na razie przejdę tak się jak... Ej. To nie tędy. Czy ja i tak muszę? Nie, nie muszę tędy, mogę. Ej, ej, ej. To będą plazmy dwa, jeżeli trafię. To dwójki czy dwójki? Nie, dwójki. Dwójki inaczej wyglądały. Nie wiem, czy jakieś takie bardziej szalawe nie były. Nie tu, nie tu. W drugą stronę. Voilà. Zdążysz, nie? Na szczęście. Chciałbym, żeby te dwa celdy mi tak konsekwentnie wchodziły. Ta flashman. No i nie pamiętam, czy są alfy czy bety. Zaraz zobaczymy. Jakakolwiek wersja by nie była, to i tak nie spodziewałem się jakiś potężnych zagrożeń z jego strony. U, synchro z nawigatorem, a to nawet nie jest BN4. Obawiam się, że to, że może być dobrze operowane, niewiele zmieni, bo to wciąż, well, Flashman Alpha. I tak mnie. Znaczy, nie zapominaj o jednej ważnej rzeczy. Wasolinę trzeba umieć trafić. Ale to też jest opcja. Czy to jest cyberbullying? Tak. Myślałem, że to jeszcze jeden tick ma. Ej, słuchajcie, mam dobry pomysł. Ja się po prostu bloguję, kiedy on ładuje swój atak. I w ten oto sposób właśnie zabijamy człowieka. Jej! Na szczęście był to zły nasz tutejszy, więc nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się dalej. I wonder. Magnum One. Prawie jak Magnum Dong. Ale to było lekkie.
Proszę się nie baw. My znaleźliśmy drogę, a nie się bawiliśmy, okej? To nic nie ma. To też nic nie ma. Wydawało się, że do którejś da się podłączyć. Another one. Hello. Blue. Nie podoba mi się ten kamyk, który tu leży. Damn. Ale cel nie trafił. Dex, nie wiedziałem, że jesteś naszą tutejszą gwiazdą koszkówki. Nie masz na sobie koszulki, ale jesteś przy dwóch pracach. What? Bro. Bro. Co mój kolega miał przez to na myśli? To tylko weteran. Ale wciąż! Żeby nie było. Patrzę co i na mapę, głównie dlatego, że nie chce mi się montować programu Alpha. I na postacie faktycznie robią robotę. To strasznie dziwne uczucie, kiedy poboczne postacie coś rzeczywiście robią w grze. Ejo, dziwne. Tak się nie robi. No dobra. Raz, dwa. A fuck. Myślałem, że się wyrobię. Czy ja jestem na to zdecydowany? Mogę być? Tak nie zdążę. Oh, come on. To wygląda, jakby dało się to zrobić. Ale chyba jest właśnie taki bej, żeby się nie dało, więc już nie będę próbował. Raz, dwa. No to już fajnie za to dać. A, sam się da. Ja się odchodziło spoko. Jakby domyślam się, jak to może wyglądać, ale ten, ale... I tak zobaczę. Chętnie. Czy ja nie stoję w jakimś paskudnym miejscu? Nie. Wow. To było dużo bliższe niż bym chciał, żeby było. Ach. Jaka część mnie, jak widzisz, to już Bubble Man to ma takie nie da szybko. Próbuję tak na razie. Dobra, chodź tu. O, to skałkę zniszczyło przy okazji, nice. Ach.
Już w miarę niedużo HP mu zostało. Nie mam Alexa Desert Fidgeta? Nie. Au. O! Come on! Zostałem zastanowany w najgorszym momencie. Bo Bambus Out nie narzuca tego. Nie ważyłeś na barze, więc myślałem, że tym go dziabnę, ale ewidentnie się nie udało. O, Alfa cię pożre! O! Nie dam się pożreć, Alfie. Tak naprawdę to nie był Bubbleman przez ten cały czas, biorąc pod uwagę, że raczej do tej pory były kontrolowane przez operatorów, to nawet ma to jakiś sens. Dobra, teraz tak. Tu jest... O Boże. Paskudnie to wygląda. 3000, nie było warto. I musimy teraz na dół tam prze... Tak. Czy chcesz mi powiedzieć, że... Nie, no to jest. Ja się rozcofnąłem. Tu miałem być, okej. Okay. Meta żelki. Zabawy cała moc. Nope. Jak to się ładnie zrobi? Mam pomysł. Nie taki pomysł. Pomysł był dobry, ale wykonanie mnie nieco zawiodło. Bo muszę się tam na dół dostać generalnie. O, w ten sposób. Ach. I teraz tu jest w jednym miejscu Alfa, niestety. Trzeba to zejść tak dookoła trochę. LB. Sensor. ID data B. Stąd się łatwiej będziesz ma. Chyba tak. Powiedziałem, że chyba tak. Yep, zdecydowanie łatwiej się stąd idzie. No dobra, teraz jeszcze tylko pytanie, czy tutaj jest jakiś alfa, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Że tutaj wystarczy po prostu w miarę... To jest tak paskudny moment na wyłapanie rano encountera, Jezu. To jest niesamowite, jak paskudny jest to moment. Teraz muszę chyba od razu w dół iść. Ja. Dobra, mamy to. O my god, ale tu nikogo nie ma? To tylko zapadające się piaski? Yep. O, Deadman. Witamy z powrotem. O, Wily hakował, a tak nie lubi sieci i hakuje omygy? Wy ty fy? Nawet nie potrafi własnych przekonań się trzymać? Omygy? Absolutnie. Ta fabuła już dla mnie nie ma żadnego sensu. Zupełnie jakby wcześniej miała jakkolwiek. Gdyby tylko dało się go jakoś wyciągnąć. Na przykład niszcząc piaskowe panele. Okej, aż tak dobrze to nie ma.
Ale. Nie jestem pewien, że to działa po niej. A zobaczymy. Perfect daje chyba więcej jakiś dig. Chyba tak. Tak, ale myślałem, że może lepiej się pojawi. Wezmę tak, wezmę tak. Wezmę tak, wezmę tak i wezmę tak. Bąk. Bąk. O! W miarę ładnie się ustawił, tylko w sumie ten. Tak sobie zdałem sprawę, że plan mi tutaj trochę nie pomoże. Jaka jest szansa? Że zdążę. Wszystkim to musiałbym wklepać kombotkę. To też nie jest oczywiste ewidentnie. Niech on się pojawi tutaj z przodu, proszę. Ja już pojawił się, fajnie było. O, come on. O! Nice. Zestunuję go. Ej, po prostu dziarna. Nie chcę już kombinować. Dobra. W sumie mamy już ze sobą 3 z 6... 7. 6, bo nie ma Beastmana. Jestem pewien, że ten kamyk nie zacznie za mną lecieć, prawda? Prawda? Ale czy Otawin ma swoje problemy? Nie mogę zostawić przyjaciela w potrzejne, jeżeli oznacza to, że zaraz cały świat umrze. To bardzo honorowe z twojej strony, ale jednocześnie może nie być na to odpowiedni moment. Biorąc pod uwagę, że widzieliśmy tu ogień, to można mieć pewne podejrzenia, co nas tu czeka. Pewne podejrzenia. Dobra, tutaj generalnie przez bardzo długo nic się nie dzieje z tego co widzę. Poza maszynkami. Tak. Myślałem, że się wydamy. A mi mogę przebyć tak jak oni chcą. Nie mogę przebyć tak jak oni chcą. Fajnie. Po prostu przebiegnę tak. A tu już kolejnej alfy nie ma z tego co widzę. Więc to trzeba uważać na te latajki. Zrobię sobie krzywdę teraz. M-Canon S. Dżungla. Teoretycznie te programy mogą być przydatne do szukania konkretnych nawigatorów, ale... Przez to, że ograniczamy miejsce w customizerze, to nie lubię z nich korzystać, to... Tego. Dobrze, że zapisałem w takim momencie, w jakim zapisałem. Dobra. Jestem tu. I muszę przejść aż tam. O mój Boże. Oj, kawałek drogi. Metroid. Mój przyjaciel Metroid.
wypchany siarką. Aż poczułem taki zapach siarki tutaj. A on tutaj będzie leciał. Jak daleko jedzie? Tędy. Czyli pewnie za nimi idziemy. Fajne jest to, że prędkość Mega Mana jest praktycznie 1 do 1 dostosowana do tego, jak one się poruszają. Więc nie trzeba jakoś kombinować, że przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył, tylko po prostu idziemy sobie. Jeżeli odpowiednio skręcamy oczywiście, bo to też nie jest oczywiste. Chcesz? Może się usadowić? Dziękuję. Nice. A whole meteor. I did that at sa. No i dobra, teraz muszę tylko jakoś się wyrzucić z powrotem. No, zapraszam, zapraszam. Ach. I tędy przejść tak, żeby na alfa się nie nadzieć. I po prostu górą. Czuję się oszkane. O mój Boże, to był outkill. Jak nie przeskoczył? O, wszędzie szpies. Najgorsze jest to, że pewnie znowu będę musiał z Zilmanem walczyć. O mój Boże, to było bliskie. Planedzik, który pewnie mi się do niczego nie przyda. I dobra, czy tu jest jakiś alfa jeszcze? To jest pytanie. Nie. Tu już tylko jedyne co to musimy... przejść. To mnie zapało, by the way. Czuję się oszkany. Ma bardzo hojny hitbox. To na pewno. Jezu! Tight as heck. Pożałuję tego pada. Okej, okay, nieważne. Okej. Okay. Ach. Witam. O. To to będziemy mieli double battle? Wyobraźcie sobie mieć takich dwóch na nas. Inna sprawa, że przy okazji bardzo intensywnie się kontują. A raczej Flamer kontroluje Plantmana. Bluntman, nice. Bluntman pójdzie z dymem. Na szczęście nie musimy dosłownie walczyć z dwoma na raz. Ach. Unlucky. A, koda. O, to mi się nie podoba. Wezmę tak, wezmę tak. Obie trzeba oddać. No spoko, spoko. Ach. Uda się, czy się nie uda? Nice. I teraz ta druga wajza.
teraz nie pamiętam, czy Bluntman atakuje też świeczki? Tak, nice. Ach, niech on się przesunie, proszę. O mój Boże, dlaczego taki jesteś? Jaka jest najosłonniejsza opcja tej kini? Jak to jaka? When in doubt, zeta jojo! Pełne 720 obrażeń weszło. Łatwiutko. Właśnie, jak tam z czadem? Okej. Okay. Jakieś wskazówki co do Oilego? Na przykład te kable? To chyba... A jest ten punkt bez powrotu, jeżeli dobrze pamiętam. Oh no. Przynajmniej nie chcę nas zabić, tylko chcę walczyć. To jest pozytyw, right? A ja zaraz wracam. Ankieta nie jest przypięta? Powinna być przypięta, jest przypięta, wiesz czego? Nie spodziewam się zmian w wynikach, ale z ciekawości zerknę, czy coś... O, Pokémon dostał głos. I chyba Kirby też. Dobra. Gdzie my jesteśmy, co my tu mamy zrobić? Żeby nie nadziewać się na alfę. O mój Boże, tutaj alfa jest na to drugim kroku. To wygląda paskudnie. Nie chcę o tym rozmawiać. Dla swojego własnego dobra nie chcę o tym rozmawiać. Teraz tak, tu jest bezpiecznie. Tu jest bezpiecznie. W następnym nie jest. Teraz musimy znowu jedno ominąć. Tutaj do lewego przejść. Do lewego. Ops. O mój święty Boże! Jestem celowany.
Możesz proszę mnie interować, Magnumie? Doceniam. Do lewego, 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 do lewego. A tu do prawego. I można iść dalej. Tutaj dookoła obchodzimy. Trochę hejsidów wpada. O. O mój święty Boże, to jest paskudne. To też. Czy ja zrobiłem właśnie dwa dokładnie samo? Tak, dokładnie tak. Ach. Tędy. Ten. Na boku. Dlaczego taka jest? A tu do prawego. Tu to obejść. I tutaj będę zepsywał. Nie zabrażaj chwilejsza, yes. To mnie powinno złapać chyba. Mam dziwne wrażenie, że to mnie powinno złapać. Nie będę narzekał, że tego nie zrobiło, ale mam wrażenie, że powinno było. Czy istnieją tutaj jakiekolwiek inne wirusy? Borcaj ma wrażenie, że nie. Magnum A, Backfragi. Tutaj chyba... Nie, muszę wejść w teleport, co jest najgorsze. Ja muszę tu najpierw przejść. Tutaj. Tu przebiec po BMDK. Tutaj w prawy biec. Wydaje mi się, że Plantman nie działa na momogra, ale nie jestem pewien. Never mind. No. Dziękuję. To trzeba czekać, aż wyjdzie, ale... O, dwa. Prawego. Ach. Tutaj, żeby się nie wywalić w jakiś głupi sposób. To bym chciał... BMDK wziąć. Aż zasuwają? Memorka? No, zdążyłem, nice. Fiszy. Ulala. Wonder. Sami zastanawiam się, czy nie powinien sobie porzucać kondor zamiast dash ataków. Biorąc pod uwagę, że przynajmniej w teorii to stricte upgrade. Za szybko. To mnie wyrzuca... Nie wiem, to wyrzuciło. Aż tu mnie to wyrzuciło, ej. Ajn, mogę ich tam zrobić. A nie jest też jakoś pytanie daleko, więc.
kwestionuję to, że to był multi-cheat, ale jednocześnie nie będę narzekał. Co taka ode mnie tu uczkiwa? Chyba z drugiej strony muszę to obejść. W sensie, że... Na Bogu! Że o tak. Pojebił mnie. Czy ja to zdążę zabić? Teraz się przekonamy. A jest. Chciałbym, żeby w trakcie robienia takich później nie można było wpaść na wirusy. Bo to jest tak frustrujące. Indy to zapisuje w ich połowie. Tak to na przykład. Mogę być trochę zmęczony tym puzzlem, owszem. To jeszcze tak chamsko wygląda, że specjalnie się przyciąga do mnie. Ojo. Encounter tuż po pytaniu? Naprawdę? Nie będę tego komentował. Zaplątałem się trochę. Dobra, gdzie ja jestem? Nic nie miałem za... No tak. Racja. Ja tylko chcę puzzle zrobić! Kochana gro. Bo póki co jedyne to krzywdę sobie zrobię, a nie puzzle. Cześć Dillman, nie obchodzą mnie swojej ideologii. Jesteś Dillmanem, ty dalej. Czyli się uda. Yep. Wyszło dokładnie tak dobrze, jak się spodziewałem. Droga gro, albo raczej drogi capture cardzie, nie rób niczego. A, to nie myślałem, że sięgnę jeszcze. Nadziałem się na to, interesująco. Ja nie będę komentował zaistnienia istotni. Wiem, że to moja wina. Zdaję sobie z tego sprawę i to jest chyba najgorsze.
Za szybko! Ty idę. A to z kolei było po prostu nie trafione. Ale. A weź. Najgorsze jest to, że ja wiem, że czeka mnie jeszcze fałtujka tego skurwysyna i to przynajmniej 3 razy. O nie, jestem osłabiony i nie mogę. No. Wilmen Omega, to też jest rzeczą niestety. Jedyne co mnie pociesza to, że w momencie kiedy będę walczył z Omegami, mam nadzieję, że będę mógł walczyć z Omegami, to, że wtedy będę miał już na tyle zbalansowany folder, że jakiekolwiek próby walczenia z czymkolwiek będą się sprawdzały do zabijania tego w jedną dwie tury. Hello. Cześć, Wiley. O nie, wszyscy są martwi, no. Len, jesteś się dumny, zabiłeś czworo ludzi. To ja? Czworo. Alfa odkodowana w 60%. Na szczęście jest program strażnika, który temu zapobiegnie. Kurde. Fajnie, że akurat jest jedno wolne krzesło, co nie? Dobrze się składa, że akurat tego jednego wyeliminowano, więc nie ma dla niego miejsca. Znaczy jest dla niego miejsce, ale jego nie ma, co nie? Cholipka. Jada, jada, to jedyny sposób, żeby powstrzymać Fajlego, musimy się wbijać. Cześć Megaman, kapelat. To prawie jak ten sen proroczy, który miałem. Oh no, czy to jakaś sugestia? O, synchro, to samo, które mieliśmy już jakieś gry i dwie gry temu. O, będzie mi dane przejście, nie? Oczywiście, że nie będzie. Czekajcie, dalej to inaczej. O nie! Z alfa wirusy nie możemy dostawać tych chipów. Czy jestem na tyle ambitny, żeby zmieniać save folder specjalnie na walkę z final bossem? Chociaż pytaniem raczej powinno być, czy jestem na tyle tanią kurwą, żeby to robić. Wyciekaj sobie moja odpowiedź. Jest. Ja o dwa niestety mam tylko jedno, więc to nie przejdzie. Jak tanio kurwą. Znaczy biorąc pod uwagę mechaniki walki z ostatnim bossem, to jest jest pewna bardzo prosta metoda na zakończenie tej walki w dość szybki sposób. I zastanawiałem się, czy chcę ją wykorzystywać, ale uznałem, że może inną razą. A jak ja to ładowałem? Chyba tak. Że tu był custom 2 i tu był custom 1.
Znaczy, no wiadomo, że to trochę inaczej było. Tylko nie mogłem to tak zrobić i mieć jeszcze miejsce na jakiegoś... Nie mogłem tego tak zrobić, nieważne. Mogłem tak to zrobić. Mogłem mieć miejsce na Undersheet. To tego fajna rzecz, że nie można zapisywać w tej lokacji, żebyśmy sobie przypadkiem nie zepsuli zapisu. Halo? Ktoś to strażnik, jeżeli go zniszczysz i wchłonił za pomocą swojego programu pochłania umiejętności, będziesz miał jeszcze większe moce. Jada. Was, nie rób tego. Znaczy nie wziąłem koniec końców. Jedne co wrzuciłem to God Sate'a program Advance, ale ten. Ale on nie jest aż tak tutaj silny jak niektóre inne rzeczy. Nie, Bas, co ty zrobiłeś? Kazałeś nas na zagładę. Ostatnio nie mogliście nic zrobić, a teraz ma potęgę strażnika w sobie. No. No dobrze. Nie podobały mi się te dash ataki. Polala, to też mi się dość mocno nie podoba. Bąk. Jak dasz nie ładować, to... Okej, nie dasz nie ładować. Chciałem powiedzieć, że jak dasz nie ładować, to spróbuję ten. Spróbuję sam się odpalić, ale nie zaczął się ładować. Hello. O ty kurwa. Zostałem zmałowany. Nie pierwszej, nie ostatniej, a wiem. Dobra. Bąk. Ops. Każdą chwilę moje szanse na wygranie tej walki maleją i nie podoba mi się to. Ja muszę zacząć coś robić, bo inaczej to się bardzo źle skończę. A, Plantman. Stuff is herbal. I know. Don't worry. I am pretty herbal at this game. I will admit that. Any time of day. Pewnie z punktów czy... Gas save mi to wystarczy. Wystarczy. Essa. Ta walka poszła mi dużo gorzej niż by chciał. Mam pół HP, czy pół HP mi wystarczy? Bardzo zasadzony na twoim polu, otwarzmy. To byłoby co najmniej ciekawe. O nie, Baz, dałeś się wykorzystać przez Wojlego? To nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Bas, nie. Będę tęsknił.
Alfa, miałeś zerzeć internet, nie mnie. No, a mi powiedział, że jest gotów, żeby się poświęcić. Brakowałoby tylko, żeby teraz tak przed i zjadł Megamana. Ale nie, wzajem dostajemy po prostu jego właściwy zeń. O, baby, ale czuję, że będę miał problem z jednym atakiem. What platform are you playing? I'm playing on Nintendo Switch. And you think a capture card to get a video on the PC? No to co? Masz 660 HP, to prawda. Pozwolę sobie najpierw tego. Najpierw odrobinę. Mu zdjąć pancerz. A, dobra. Widzę, że tylko odrobinę mogę. Generalnie mix tą walką jest taki, że Alfa będzie generował tą powłokę zewnętrzną. Więc chcemy rzeczy, które mogą potencjalnie trafiać wielokrotnie. To... Falset może? Tak, wiemy. Bąk, bąk. A, nie trafiłem, komba. Nie ma jeszcze Zeta Jojo, niestety. Dobra. Pozbędę się niepotrzebnych rzeczy trochę. Dobra. DEF. I teraz zaczekać, aż łapska przestaną lecieć. Okej, okay, teraz przestaną lecieć. To jest dobry moment. Ach. To będzie potencjalny pustka uderzeń. Tak. Fala nic nie zrobi. Ej, unlucky. Nie pamiętam, czy plant tutaj dobrze zadziała. Zobaczymy. Tak, co jest ten problem? Z planem. To jest atak, którego bardzo długo nie potrafiłem unikać i uczułem się go blokować po prostu. Tak, I guess. To powinno przejść? Zobaczmy. Tak, okej. Okay. Dobra, bez większych komplikacji folderowych na szczęście się udało. Bałem się, że będzie gorzej, biorąc pod uwagę, jak mój folder obecnie wygląda. Ale na szczęście dało radę. Pokonaliśmy Alfę, jej! Cały internet uratowany. Na szczęście proroczne Lana się nie spełniają. Drzwi. Czy możemy po prostu stąd wyjść? Zamiast wchodzić do jakichś przeklętych drzwi? No, trzeba sprawdzić. Wygląda jakoś dziwnie znajomo. Patrz potem tego, jak tata nosi. To może być setup w sepi. Tylko właśnie pytanie, jak stary jest to setup? To mógłby zrobić taki, w takie pomieszczenie? Czy ktoś na przykład to zaprogramował, nie wiem, strażnika? Na. Coś to doktor Fad. Yep, tak dziadku, to my. Prawda nie zdążyliśmy cię poznać, ale to my dziadku.
Łaj niestety został pożarty przez Alfę. Tak mi przykro. Tak kiepkaś to wychodziło, z Gitana można winić Basa za to, że trochę darza Guardiana. Jak tam się ma sprawa w internecie, jest absolutnie okropnie. Już jakieś trzy razy musieliśmy ratować świat, bo dorośli są niekompetentni. Proszę się nie przejmuj, dziadku. Jak wyczycie tutaj list, tacie? Dobra. To dość rozsądne, że dziadek nie może stąd wrócić. Zwłaszcza po tym, jak niszczyliśmy Alfę. Wygląda jak święty Mikołaj trochę, tak? Jeszcze brakuje mu jakiejś czerwonej czapeczki. Jada, nie możecie się wylogować, bo to pusty system. Ma to sens. Dziadku, bardzo miło było cię poznać, a teraz żegnaj! Wyobraźcie sobie tak teraz po Alfie się wyjebać od Alfa Bugów. Znaczy, co? Pyszny. Mega mem. Jesteśmy w Alfie, to prawda. Za parę godzin pozostanie z nas tylko kubka paru pikseli i bajtów. Co się z tobą stanie, Mega Manie, jeżeli się poświęcisz? Czyżbyś nie miał się poświęcił? Tak jak, nie wiem, w jakimś prorocznym śnie, który mieliśmy? Raz już umarłem jako Mega Man X, mogę umrzeć jeszcze parę razy, kto by się tym przejmował? Mega Man, nie mogę bez ciebie żyć. O! Lando to bardzo intensywnie wyitowany. Alfa z internetem stworzy roboty i dalej kopyt i zderzy w miejsce znowu brata z czarką. A Len tak naprawdę potem będzie miał villain arc do tego, że on stanie się nowym doktorem Wilym i wracamy do uniwersum klasycznego Mega Mana. Potwierdzone info. Gdzie jest Mega Man? No nie wiem. Masz na myśli tego Mega Mana, który poświęcił się, żeby cię uratować? Jesteś najlepszym nadwojownikiem w samym ACDC. Nie jestem nadwojownikiem, bo nie mam nawigatora. Chot to najbardziej miła osoba z całego tutaj grona. Len, nie martwaj się. Mega Man nie żyje. Ogarnij się, dziecko. Len dosłownie bardzo mocno to przeżywa. On nie żyje, przestań płakać. Dzięki, Chod. Oj, w X-ach ma jakieś te inkarnacje, to i Len może nie być. W sumie to też prawda. Len, tego Mega Mana już tam nie ma. Oni wchodzą do środka, kiedy budynek się wali. Tam nie było za bardzo innej opcji, żeby wyjść. Chyba, że mieli spadać z klifów, a to może być jeszcze bardziej niebezpieczne. Chyba, że nie, mieli czekać na te samoloty, które się rozbiją po drodze. Bo oni tak naprawdę nie mieli innej drogi chyba. Przynajmniej, no, tak od strony gameplayowej, jak myśleliśmy. Mega Manie, udało nam się. Mega Manie? Mega Manie?
Wszystko jest ogarnięte. Wszystko jest okej. Okay. Czeka na nich. No mi zaraz pewnie pójdzie. On jeszcze potrzebuje się ogarnąć chwilę po wyjściu z łódki, po prostu. Względnie chcę jeszcze raz dopierdolić Lenowi, że ej, słuchaj. Mega Man nie żyje, ogarnij się, dziecko. Okej, okay, nieważne. Nagle EU mi działa. Widzisz, jak przyszło to do pieniędzy, to EU działa. Chod dostał pochwały od taty. O mój Boże. Ale nie może jej przyjąć. Nie mogę przyjąć twojej pochwały. Okej, okay, to nie dostajesz pochwały, na razie. Dziś byłem u dentysty i będzie ząb leczony kanałowo. Au! Słyszałem o tym, ile ostatnie kanałowki kosztują. Więc tym bardziej współczuję. Jej, wszyscy są zadowoleni, radośni, szczęśliwi. Tymczasem Len. Zawsze za bardzo polegałem na Mega Manie i czas to zmienić. Mają zabawniejszą część historyjki. Boję się. Ząb ma wszystkie cztery kanały. Czemu wyglądasz, jakbyś miała się odpłakać? Tylko dlatego, że byliśmy po raz kolejny w sytuacji zagrożenia życia? Na, co ty gadasz? O, znaczy ja to miałem robione parę zębów, 5 lat temu jeden z tych zębów umarł i był wezwany. Jeszcze ząb kolejny z tych leczonych tutaj też umarł. Czy nie możesz pójść do jakiegoś dentysty, takiego kompetentnego, który by ci obejrzał te zęby i za jeszcze go, nie wiem, otworzył je i zrobił na nowo? Bo ewidentnie coś poszło nie tak. Tora wraca do Shadowlandii. Właśnie wyobraziłem sobie, jak Kingman zamienia się pozycjami ze swoimi pionkami. To by było dużo prostsze niż normalna walka. To na pewno. Ale wydaje się przeżywać to dużo lepiej niż można by się spodziewać. Tak na pierwszy rzut oka. Program symulowania emocji w nawigatorach. To było tylko symulowanie? To nie były prawdziwe uczucia? Oh no! O mój Boże, czy naprawdę chcemy chodzić na filozoficzne rozkminy typu, czy to wciąż nawigator, czy już człowiek? To się nas było dobrze, nigdy nie trzeba było znowu iść dentysty aż do czasu, aż mała była u fachowego lekarza tutaj wyrwał. Sam że nie wyrwał go w całości. Teraz po o Jezu! Nie, to... Ja musiałem parę razy zmieniać dentystę, jak u siebie szukałem. I przez to... Też trochę się namęczyłem, ale koniec końców trafiłem do całkiem ogarnień tych ludzi. Bardzo się cieszyłem, że mogłem być z Mega Manem i nie uważam, że to było złe i w ogóle jada jada. Oficjalnie jadę do bazy WoW, zgarnąć całych tych. Cały WoW. Tak się zapytałem, jak on właściwie wziął ten list od dziadka i go ten... i go... przeniósł do prawdziwego świata.
Czy on jest po prostu w pecie jako dany, czy i diabeł? Dane dziadka były zachowane w Alfie i dlatego go nie usunięto. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to jest główny powód, że to wszystko twoja wina, tato? Potrzebuję zaczerpnąć świeżego powietrza. Len przybywając na świeżym powietrzu dość długo. Miałem dziś na laskę, ale dziś pytałem, żeby dało się zmienić jutrzejsze wolne. Dziś się ograniczyłem, pytałem, że ogarnie mnie co na domu okienko i dziś raczej też wolne. A tu nagle. Nie, jednak musisz przyjść. Masz być za 15 minut. Ale. Len jednak przeżywa całą tą sprawę. Na szczęście ma potęgę przyjaciół, którzy mu pomogą w tych trudnych chwilach. Ojej. Jest tu cała zgraja antagonistów. Ja tuż tego mamoru. Czy nazwałem właśnie mail jej antagonistami? Być może. W 4 miesiące znaleziono dane osobowe. Wow, RODO! Halo! Gdzie RODO? Nie no, to nielegalne. Halo, nie obchodzi mnie, że oni byli przestępcami. RODO! Nielegalnie pozyskane dane. Danych Megamena i Bassa nigdy nie znaleziono. List od dziadka wciąż jest odkodowany. A jutro zaczynam szóstą klasę. Len w końcu będzie miał jakieś 12 czy 13 lat? Niesamowite. O mój Boże, Len zaczął się ogarniać jak normalny człowiek? Może on sobie wziąć już z tej klasy do sprawiania matematyki japońskiego. To be fair, gdybym miał w jego wieku uczyć się chińskich szaszków, to też bym poprawiał. Aż co kasisi muszą mieć nawigatorów. No i tata nam sprawi od to nowego. Jej! Będziemy mieli nowego jakiegoś... generic nawigatora. Spoiler, istnieje Battle Network 4, 5 i 6, więc to może coś sugerować? Ech. Lubifer ma wrażenie, że wręcz mógł być takim momentem, gdzie seria mogłaby się skończyć bez większego problemu. Przynajmniej tak z punktu widzenia fabularnego. I biorąc pod uwagę, jak wyszło Ben 4, to może nie byłby to taki zły pomysł. Baj mnie to, że Mega ma taki smutny ending, że Mega Man jest dead, a potem nagle chuj kurwa Mega Man żyje. Mega Man się ukrył, żeby się naprawić. Pupu. Przez naszła mnie czkawka, a potem przypomniałem sobie stary, sprawdzony sposób, którego nauczyły mnie internety około VTubowe. Czy wiedzieliście, że jeżeli powiecie sobie, że nie jesteście rybą, to czkawka wam przychodzi? To nie ma absolutnie żadnego sensu, ale działa. Nie rozumiem tego, ale działa. A jeżeli działa, to nie mam absolutnie zamiaru narzekać. A jak ktoś jest rybą, no to ryby mają czkawkę, co ja ci mogę poradzić? Bardzo mi przykro. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to po prostu jakaś, nie wiem, siła sugestii, placebo, cholera wie co? Nie wiem, ale absolutnie nie będę na tym rzekał. A
mój Boże. A co i tam postawił? Chyba te zwykłe Chip Tradery 3 za 1. Jeżeli dobrze pamiętam. Przynajmniej tak wyglądały. W ogóle pomyślcie sobie, że te napisy tutaj są takie w miarę krótkie, jak o tym myślę, co nie? Przeglądałem sobie czasami napisy do niektórych gier, w których ja jestem jako tako. Z racji, że tam, nie wiem, czy to jako tester, czy to jako tłumacz, tak? I sobie tak patrzę. Napisy. Godzina 15. Jakaś tycząca bestia chce kogoś uratować. No dobrze. Ja jestem pewien, że nie będziemy tego nigdy więcej widzieli. Tak, tak. Będę gotowy. Jada, jada. Nie potrzebuję Megamena, żeby nie zaspać na pierwszy dzień szóstej klasy. Mamo, jest 21, nie mam Megamena, więc nie mam co robić, idę spać. Ale to było szybkie. Ale już poszedł spać. A list od dziadka miał wiele warstw kodowania, udało się przeanalizować. A, wiedziałem, że mój syn będzie w stanie to odkodować. Twoje umiejętności przewyższyły moje. To takie w jego stylu. Jest też to pewnej strefie w Alfie. Strefy, której Alfa nie mógł sam dotknąć. Tam dane osobowe, znaczy... Kurwa, dane osobowe, I swear. Tutaj było tam osobowe dziadka. Jako, że to ojciec Elena moi do taty. Nie znaliśmy tego w naszych pierwszych poszukiwaniach, ale wczoraj się udało. I ciekawe, co tam mogło być. Nie, Len, to nie sen. Tak zwana kapsuła Lighta. A nie dostaliśmy tam żadnego nowego stylu. I my pierwsza gwiazdek. GG. To teraz najgorsze jest to, że ja zdaję sobie sprawę, że zostało tam nam tak naprawdę jeszcze długie tyle gry. Bo postgame w tej grze jest dość obszerny. Jedyne co chcę jeszcze teraz zrobić, tak teraz, to popłynąć na Hades i ogarnąć tego czoda. Powiedziałem na Hades. Tylko właśnie teraz pytanie, gdzie on był? Czy do niego tędy się biegło, czy on był gdzieś... na samej górze? On tu był. Right. Yep. Cześć, Chod. Jak silny jest twój Protoman? Ani trochę. Kontynuujesz zapisy ukończenia gry i... Tak, tak, tak. W sensie, że wyrzuca mnie przed Final Bossa. O lala, tam nie wyszło. To nie jest bambu, nie, to nie jest bambu niestety. Podgame ma fabułę. Podgame w tej grze ma fabułę jako taką. O dziwo. Odejpują. I to nie jest taka fabuła. Wydmuszka jak była w poprzednich grach. Że tylko po to, żeby wrzucić tego, wrzucić jakieś dodatkowe walki.
So you need to get experience. Wydaje mi się, że ja po prostu wcześniej obezwałem i miałem jeszcze te, miałem jeszcze klatki, że dlatego uniknąłem. Znaczy, że uniknąłem. Quiz King, o mój Boże. Pami Ben, jeden też teoretycznie był postgame. Podkreślam teoretycznie. No dobrze. Czas odpowiedzieć, tutaj znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Czyli kanonicznie dosłownie dostajesz czoda i resztę przed bossem, idziesz na odejść cokolwiek, potem możesz spokojnie wejść do final bossa. Właśnie nie jestem pewien, jak to działa, bo Todd mówi, że jak się to wszystko skończy, to spotkajmy się na Hadesie. I well, jest na Hadesie, więc mam wrażenie, że to jest tak, że teoretycznie jesteśmy już, jesteśmy w stanie, gdzie jesteśmy jednocześnie przed Ipo. A tak, FSF kanał, bo 160. Na którym piętrze? Na drugim? Na piątym. Panie, ma 8. Jednorożec? Halo? To było aż tak głupie z mojej strony, że przeklikałem odpowiedź. Kurwa, jednorożec, nie mogę. No, sorożec, Shinji. Mam dwie nogi. To musiał Gasman robić więc konstancie godąc. Ile jest dziewczyn w piątej? Jaj, mail. I chyba za dwie jeszcze? Co ma Tamako w włosach? Zabawkę, jak Metalman. Wily był mistrzem robotyki. Drugi tytuł o tej grze? Battle Network? Okay, to jest napadem? Drugi tytuł? Powinien być nie typerze z Nosorosem w Hearthstone. O Boże. Już tak długo nie grałem w Hearthstone, że nawet nie wiem, co teraz się tam dzieje. Jak nazywa się tanie Bubblemana? Bubble Leaders? Jak internetowy to jest Beastman? Bestioł? Czym wcześniej zajmował się Higby? Był nauczycielem w Ben 1. Jakie imię jest na słupach na stacji Meta w plaży? Sandwich? Czym kiedyś interesował się jej? Składanymi wachlarzami? I tytuł serialu D1. Love and... Czterokratkowy komiks? Oh baby! Nie, nie się nabij po 40, jest przydatny już nawet w moim folderze. I jest to też mega chip, co by za smutno nie było. No dobrze. To jakie mamy następne plany? Na pewno będę musiał tego. Na pewno będę musiał tak sobie bibliotekę pozupełniać, tylko jeszcze nie wiem jak. Zastanawiam się, ile z biblioteki mogę zrobić w tej chwili tak naprawdę, a ile jest poukrywana gdzieś w lokacjach późniejszych. To jest dobre pytanie. Ale jest to też dobre pytanie na przyszły cym jak taka. Hubstyle! Nie ma w tej grze Hubstyla!
To nie ta gra. Ben trzyma tylko program do customizera hubowy. Stylu nie ma. Najgorsze jest to, że jak o tym przypomniałeś, to ja będę musiał wyfarmić Team Style jeszcze raz, żeby Forge 4 farmić. O jezu. Mi ten styl już wpadł i to jest najgorsze. Anyway. Na dziś to było tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie. Jak ktoś ogląda, to widzimy się w sobotę na Heroesach. Także co trzymajcie, bo cześć.